Te patelnie teflonowe, rzeczywiście i wszystkie naczynia teflonowe mogą być problematyczne, jeżeli są podgrzane powyżej 250 stopni, gdzie zaczynają ulatniać się toksyczne gazy, które faktycznie nie są obojętne dla naszego organizmu. Natomiast na takiej patelni, na której smażymy jaja, temperatura jest między 130 a 180 stopni. Jeżeli smażymy jaja w taki sposób, żeby żółtka były płynne, co oznacza, że ta jajecznica na tej patelni jest około 2-3 maksymalnie 5 minut. Jest to bardzo, bardzo krótki okres czasu. Kiedy teflon również może być problematyczny? Wtedy, kiedy jest uszkodzony na patelni i drobinki teflonu mogą być zjedzone. Jeżeli używasz metalowej łyżki i robisz to bardzo delikatnie, z wyczuciem, absolutnie nie ma możliwości, żeby uszkodzić teflon. Natomiast jeżeli szukasz alternatywy, chcesz absolutnie, żeby było super zdrowo, lepiej jest wybrać patelnie ceramiczne. Natomiast również tu mogą się pojawić kontrowersje, dlatego że patelnia ceramiczna wewnątrz może mieć związki aluminium, które również w jakiś sposób mogą się ulatniać, w szczególności jeżeli powłoka jest uszkodzona. Ponadto patelnie żeliwne czy stalowe, natomiast weźmy pod uwagę, że żeliwne patelnie są wyjątkowo ciężkie i wyjątkowo trudne do oczyszczenia, a przecież zależy nam na tym, żeby potrawa po prostu nie przywierała.